Dzień dobry. Z tej strony profesor Andrzej Gremek, pracownik umysłowy, pomazaniec Boży, obrońca grobu pańskiego, przyszły dziedzic fortuny Kononowiczów, umysł... Nad umysłami. Umysł nad umysłami, doktor nauk wszelkich, ścisłych, tajemnych, poufnych, i cetera, i cetera. I teraz przechodzimy do dalszego ciągu. Pierwsze. Naukowiec nie chodzi o nauki szklane. Ukończyłem również kolokwium nauk medycznych, czyli psychiatrię, gdzie nie chodzi też o dosłownie psychiatry nad psychiatrami i na najważniejsze zimna chirurgia. Oto jest, to jest właśnie pasjonujące, gdzie żaden pacjent się nie skarży na to, że coś mu dolega, że coś go boli. Oczywiście, no to jest naprawdę przyszłość dla młodych. Na medycynę. Na medycynę. Oczywiście, no. Ludzie. Tam się nie popełnia błędów. Ludzie, studiujecie medycynę, macie problemy. Czy mu wyciąć nerkę, czy mu wyciąć wątrobę? Nie, tu nie ma problemu. Tu się normalnie się tam tnie i tyle. A co za różnica? Czy mu się rękę utnie, czy nogę się utnie, czy wątrobę się wytnie? To jest właśnie przyszłość. I zalecam. Właśnie, drodzy widzowie, którzy studiują medycynę, bierzcie kurs na tego, na zimną chirurgię. To jest przyszłość. Gdzie naprawdę ludzie są wspaniali. Pacjenci są wspaniali. Raczej zwłoki. Nie no, nie mówmy zwłoki, powiedzmy tak profesjonalnie, pacjenci. Obiekty. Którzy są naprawdę wspaniali. Ani się nie skarżą, ani nie trzeba podawać leków, czy dozować, podawać im, żeby ktoś skonsumował to. No, oczywiście Krzysiek jak na razie konsumuje, no ale pewnie też trafi na tego, na... do nas, do oddziału, gdzie już nie trzeba będzie podawać leków. I nie trzeba będzie dbać o dietę, ani o nic. Czyli zimna chirurgia to jest przyszłość narodu młodego. Naprawdę, drodzy ludzie, drodzy widzowie, kierujcie się w tym... Instynktem. W tą stronę. Patrzcie, ja nie muszę tego, nie muszę podawać leków, nie muszę chodzić, oglądać, pocieszać. Nie, ja zachodzę sobie, leży gość, dobra, co? Wątrobę mu wyciąć? Okej, dobra, pyk. I z głowy. I z cebulką. No, wątrówka. No może być z cebulką, może być z buraczkami. Wasza kwestia, kto z czym boli. Ja preferuję z cebulką. I na zakończenie chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że kto poszedł w tym kierunku, naprawdę gratuluję. Gratuluję tego pomysłu i naprawdę jest dobry kierunek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.